Laudetur. Ewolucja demokracji w rozwiniętych państwach Zachodu, tego starego Zachodu, w tym i w Polsce już w tym momencie, w coś, co ja bym nazwał zinfantylizowaną, cukierkową ochlokracją, bo ten system się w to wyradza. Ja to pokażę na przykładzie kampanii wyborczych. O co mi tutaj chodzi? Jeszcze do niedawna, 20, 30, 40 lat temu, no w moim pokoleniu, kiedy byłem trochę młodszy, było dość oczywiste, że z jednej strony jednostka, obywatel, posiada pewne prawa, które musi zrealizować państwo. To są wolności negatywne, to są i prawa pozytywne. Państwo ma w stosunku do niego pewne obowiązki, wspólnota, ale że ten obywatel ma też pewne obowiązki w stosunku do wspólnoty. Jak jest teraz? Weźmy kampanię wyborczą, tak jak w Polsce po PiS-ie. Podwyższymy kwotę wolną do 60, 100, 160 tysięcy. Jednocześnie damy takie świadczenie. Babciowe, emerytalno-rentowe, dupno-ujowe, wszystkie możliwe przedszkolowe. No wiecie, no nie wiem, wystarczy znać trochę matematykę i takie zasady zachowania energii i materii, żeby wiedzieć, że nie da się z jednej strony bardzo znacznie obniżać podatków, a z drugiej strony podwyższać świadczenie, że cena jest inflacja, a w końcu upadek wartości pieniądza. No ale to jest jedno. Ale nikt nie może powiedzieć o podatkach. Podatki przecież w tym dyskursie, w którym obywatel ma tylko prawa, a wspólnota i państwo musi realizować te prawa, dowozić wszystko i po kolei i zapewnić mu już całe życie. Od przedszkola przez seks asystentkę, jeżeli z powodu nieśmiałości, czyli dzisiaj fobii społecznej, nie może sobie znaleźć partnera, aż po gruntowną opiekę na starość. A czy obywatel ma jakiekolwiek obowiązki? Powiem tak, o czym nie wolno mówić, o czym w ogóle nie wolno było mówić podczas kampanii. Babciowe, kwoty wolne, brak ZUS-u, KRUS-u, SRUS-u, to tamto. Czy choćby padło słowo? Ale uwaga, czy może paść? Ja nie winię nikogo. Gdybym chciał w jakikolwiek sposób zdobyć władzę, też bym o tym nie powiedział, no bo to jest najprostsza metoda utraty władzy. O tym, że w Polsce mamy dzietność, no gorsze jest już chyba tylko w Rosji, Korei Południowej i kilku wymierających państw, jak Japonia, że w żaden sposób nie zbilansuje się nam rynek pracy, zresztą jeżeli mówimy o jakimkolwiek wzroście gospodarczym, że podwyższenie wieku emerytalnego do tych 67 lat, no i drugi taki normalny dla mnie oczywisty, jak zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet jest zwykłą koniecznością. Dygresja, bo to tu konieczne. Tutaj jedna z moich obserwujących, którą bardzo lubię, pyta mnie, czy chciałby pan być aplikowany przez 67-letnią pielęgniarkę? Ja powiem tak. Tak, bo ja wiem, ja to obserwuję po swoim pokoleniu i po kontraście z pokoleniem moich rodziców, bo ja pamiętam, gdy mieli 40, 50. Moja lekarka, rodzina mówi, panie Maćku, jedziemy o 15, 10, 15 lat do przodu. Wy, wasze pokolenie i pokolenie rodziców to jest 10, 15 lat różnicy, jeżeli chodzi o formę psychofizyczną. Powiem tak, absolutnie chciałbym, jeśli ta pielęgniarka byłaby w dobrej formie psychofizycznej. Dzisiejszy 50-60-latek to bardzo często jest zupełnie 40-latka z lat 80. i 70. Żyjemy dużo, dużo, dużo dłużej. Jesteśmy dużo, dużo, dużo zdrowsi. No choćby ta plaga chorób układu krążenia. Ile tam osób umiera w tych 80. na te zawały? Przecież tego prawie wyeliminowano przez co? Bo to jest łatwo wyeliminować. Badanie stężenia cholesterolu, trójglicerydów, ciśnienia, ruch, zdrowy tryb życia, znacznie mniej petów, znacznie mniej zwierzęcych tłuszczów. To są, z nowotworami jest trudniej. Jeżeli żyjemy dłużej, to nie da się ich tak łatwo wyeliminować. Druga rzecz, o której nikt w Polsce nie powie, perspektywa poboru. Tak jak Dania, Szwecja, no bo możemy, Finlandia jest oczywista tu, czy Norwegia, no ale Dania, przecież to nie jest kraj graniczący z Rosją. Też przywrócono pobór w bardzo wielu państwach. Pan Żukowski napisał bardzo fajny artykuł w Krytyce Politycznej o tym, że lewica powinna dojrzeć do perspektywy poboru. Tak. Służba wojskowa powszechna, uwaga, i dla mężczyzn, i dla kobiet, jest moim zdaniem absolutnie spójna z wizją sytuacji, w której jednostka, obywatel, ma pewne obowiązki wobec wspólnoty. Jest tej wspólnoty częścią. Przecież sama armia czysto najemna, zawodowa, nie załatwiłaby sprawy w takiej Ukrainie. Skandynawowie, Duńczycy, ale w jakiejś mierze i Niemcy, no nie mówię już o państwach bałtyckich, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Po wojnie w Ukrainie, ale też w sytuacji w Izraelu widzimy, że kobiety doskonale się spisują w sytuacji, w której muszą służyć w wojsku. Asymetria powinna być moim zdaniem zlikwidowana. I o jaką służbę chodzi? Przecież tu nie chodzi o upokarzanie w stylu fali, w stylu w jakieś PRL-owskie klimaty. Nie chodzi o coś takiego jak w Szwecji, Norwegii czy Danii. Nie chcesz służyć z bronią w ręku? Okej, będziesz wykonywać sensowne prace społecznie użyteczne w szpitalach, generalnie w służbie zdrowia, w jakiejś opiece społecznej. Tam jest to tak rozwiązane. Zresztą stopień zaufania społecznego do państw i akceptacji jest zdumiewająco wysoki, jeżeli chodzi o coś takiego. I społeczeństwo ma tutaj pozytywy. I widzimy jasno,
że w jakiś sposób jednostki realizują także swoje obowiązki wobec państwa, no, które ma mnóstwo obowiązków w stosunku do nich, dla jakiejś równości. Gramy.